zdrowia, szczególnie dla tych chorych na koronawirusa albo na grypę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce panika jest, szkoły, uczelnie odwołują, spotkania odwołują, podróże odwołują, parady świętego Patryka odwołują, no wszystko co mogą odwołać, odwołują. Uczelnie powiedziały, żeby po teraz w zasadzie do niedzieli, żeby studenci z akademików się powyprowadzali, żeby zaczęli się uczyć z domu, żeby gdzieś poznikali. Nic nie powiedzieli, czy będą oddawać pieniądze za to, co ludzie zapłacili za cały rok. No ogólnie jest bałagan. W sklepach jeszcze nie ma paniki, ludzie się nie biją. No ale sklepy, które mają, sprzedają w potężnych ilościach, powiedzmy papier toaletowy po 40 rolek, który jest tam 10 czy 15%, czy nawet 30% tańszy niż w mniejszych pudłach w normalnych sklepach, no to tego rodzaju te magazyny, można powiedzieć, no to są puste. To napisane jest ograniczenia, dwa wielkie paczki po 48 tych rolek i tak dalej, i tak dalej. No ale w normalnych sklepach nie brakuje. W normalnych sklepach, gdzie sprzedają po 10-12 tych rolek, no jest to droższe. Ale jest, mięsa nie brakuje, mrożonek nie brakuje, także ludzie ogólnie nie panikują. Bardziej urzędnicy, bardziej politycy, bardziej ludzie, którzy na wszelki wypadek dmuchają. No, sportowe ludzie, którzy grają, udzielają się sportowo, jakieś zespoły są, no to wygląda na to, że tak jak były cztery grupy grające w jakiś sport, no to 30-40 osób, no to teraz zaczyna przychodzić 15-20, także widać, że połowa ludzi po prostu zdecydowała nie kontaktować się z innymi. Ciekawe jest to, że sporo ludzi po prostu myje ręce bardzo często, a część w ogóle nie myje nawet po zakończeniu gry. No używają najróżniejszych tych chemikali, niechemikali i tak dalej. No ale o czym chciałem mówić? No chciałem mówić o polityce i polityzacji całego tego zamieszania, tak? No to wszystko jest polityczne. Wszystko jest polityczne, ale ta pandemia jest szczególnie polityczna. No i ludzie, którzy patrzą się tak na politykę, udają, że są strasznie zaskoczeni, że jest to taka sprawa nagłaśniana. No ale to jest każdy normalny człowiek, czy z lewicy, czy z prawicy, czy socjalista, czy konserwatysta, w tym momencie powinni się zjednoczyć i jakoś mówić jednym głosem, tak jak w Wigilię, tak? No niestety nie rozmawiają. Jest to używane, żeby dokopać przeciwników. No ale to dokopanie przeciwnikowi, no to już jest od dziesiątków lat, kiedy George W. Bush był prezydentem w swojej kadencji, no to ludzie zaczęli narzekać, że był zareagował za wolno na ten zachodni wirus zachodniego Nilu. No i również był SARS w tym samym czasie jego kadencji. No i demokraci to wszyscy krzyczeli, że to jest niemożliwe, że on nie ma pojęcia, co robi. No i John Kerry, taka czerwona świnia, można powiedzieć, zdrajca, no ogólnie rzecz biorąc, to bardzo nieprzyjemny polityk, zawodowy polityk, kilkadziesiąt lat w polityce, medale swoje, gdy miał ciepłą posadkę w Wietnamie, no ale oszukiwał, później się chwalił, że wyrzucał te medale z Wietnamu przez Biały Dom. No świnia, można powiedzieć, no ale jako demokrata atakował Busha. No później Republikanie, no zrobili podobnego w 2014 roku, czyli w tych wyborach międzyprezydenckim, no bo powiedzmy jest 2012 i 2016 są prezydenckie, a między wyborami są
wybory do kongresu i Obama miał, były to wtedy te z Afryki Zachodniej Ebola w zasadzie miała dotrzeć do na cały świat czy do Ameryki. No i też Republikanie go krytykowali. Obama sobie przykabacił człowieka, który się nazywał Ron Klain, no i on był doradcą do wiceprezydenta, czyli do Bidena, no i wziął go na tego dyrektora od rozwiązywania tych spraw medycznych. No i teraz się stało no troszeczkę inaczej, bo Trump powiedział, że Mike Pence będzie odpowiedzialny za to, no ale to jest, powiedzmy, wiceprezydent tak dużo nie ma do roboty, także w moim przekonaniu, kiedy Trump powiedział do swojego zastępcy czy do swojej prawej ręki, że będzie to robił, no to demokraci złośliwie go w sumie atakują, bo kiedy doradca Obamy doszedł na to stanowisko, no to Republikanie mówią, że nie ma medycznego pojęcia, a teraz o Pence mówią, że wiceprezydent nie ma medycznego pojęcia. No ale to tak, nie wiadomo, czy to tak powinno działać. Trump rozumie, no wszyscy Republikanie rozumiemy to, że Trump będzie kopany i gryziony przez oponentów, przez tą opozycję, niezależnie od tego, co zrobi. Jeżeli powie, że przereaguje, powiedzą, że on stwarza panikę. Jeżeli nie zareaguje, no to powiedzą, że się w ogóle nie martwi o swój naród. Także, że kij zawsze znajdą. No i to jest najgorsze w polityce, a szczególnie w lewackiej polityce. No Trump jest jaki jest i wszyscy wiedzą, że on nie odpuści. Po prostu jak dostaje ciosa, no to on ciosa oddaje. No i tak w sumie powinno być. No i jest jak jest. Teraz co Trump może zrobić dobrego? Musi przede wszystkim uspokoić naród. W moim przekonaniu, no to politycy czy urzędnicy, co oni naprawdę nie tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi. No bo nawet jeżeli powiedzą, że zachoruje 10% czy tam 20%, no to te wykupywanie nie ma sensu, no bo to musi być taka samoizolacja. Jeżeli ktoś miał jakieś do czynienia z kimś, kto ma, no to po prostu się zamknąć, siedzieć, poprosić rodzinę, znajomych czy tam sąsiadów, żeby czy Amazon, czy jakieś inne sklepy, żeby dowozili te jedzenie i przesiedzieć te 7 dni, 14 dni, popatrzeć, że już się dalej nie rozprasza, tak? No po prostu trzeba, w średniowieczu to zamurowywali domy cegłami po prostu, tam gdzie była ta choroba, no i później zostawiali tam, wszyscy umierali z głodu i za 5 czy 10 lat przychodzili i spalali to wszystko, jak to się wszystko uspokoiło, ale powinien urzędnicy, politycy, no a teraz jest niepotrzebnie dolewają benzyny do ognia. Nie powinien też za bardzo tak przekonywać ludzi, czy tam mówić, że jakieś konkretne daty, no bo to trudno przewidzieć, kiedy to się faktycznie skończy i kiedy będzie pod kontrolą, no ale szkoły się zamykają, konferencje się zamykają, wyjazdy, przyjazdy się zamykają. No takie zamykanie to też nie jest najlepsze, no bo we Włoszech podobnież 20 czy 30% ludzi, jak powiedzieli im, że dzieciaki nie chodzą do szkoły, bo szkoły są zamknięte, no to ładna część społeczeństwa po prostu zdecydowała się, że to są wakacje, szkolne wakacje, no i zaczęli odwiedzać babcię w Rzymie czy tam ciotkę na Sycylii, no i się porozjeżdżali. No to trzeba być naprawdę kretynem, żeby nie rozumieć pojęcia samoizolacji. No w Ameryce też na pewno jakiś tam procent będzie. No jest ekonomicznie jest makabra. Ekonomicznie to jest
Amerykanie, wszyscy, co pracują, mają szansę odkładać sobie tam 25 czy 30 tysięcy maksymalnie rocznie na swój fundusz emerytalny przed podatkami. No i to skacze. To 3 dni temu spadło 15%, dzisiaj podskoczyło z powrotem 10%. Także jak ktoś ma odłożone tam kilkaset tysięcy i pracował kilkadziesiąt lat i jest przed emeryturą, no to te skoki po 50, 70 czy 100 tysięcy, no to są trochę nerwowe. No ale najważniejsze jest w tym, żeby nie sprzedawać tanio, a później nie odkupować drogo, no bo po prostu te wszystkie akcje, no to ilość akcji stoi niezależnie od ceny. Także to się wszystko reaguje. No i Trump musi to wszystko bazować na swoich doradców. Jedyne co wiemy, to wiemy, że będą kopać, tak? Politycy jednak wykorzystują nas tych biednych wyborców do tego celu. I teraz w listopadzie są te wybory prezydenckie, no to wszyscy ci socjaliści, demokraci będą mówili, jaki to jest sificzny system medyczny, tak, w Ameryce, i będą mówili, trzeba oddać to dla państwa. Joe Biden powiedział, że Trump to jest najgorsza osoba pod słońcem, która powinna prowadzić taki duży naród w czasie tego globalnego kryzysu. No sam oczywiście nie powiedział, co by zrobił. On wie, że ktoś, co aktualnie dzisiaj jest, kontroluje to, czy ma władzę, jest niedobry, no ale kretyn nie ma swojej alternatywy. Czyli to jest tak jak ze wszystkimi lewakami. Oni mają zastrzeżenia, tylko nie mają alternatywy. I z reguły później, jak coś starają się zamienić, no to wychodzi to, że zawsze w socjalizmie umierają dziesiątki milionów ludzi, bo oni chcieli zlikwidować, powiedzmy, wolny rynek. Bernie Sanders na Twitterze właśnie też powiedział, że on by wszystkim szczepionkę na koronawirusa dał za darmo, tak? No, dał za darmo. Tyle tylko, że on proponuje kontrolę cen wszystkich środków medycznych, no to teraz by było pytanie, czy te ośrodki badawczo-rozwojowe, jak one by się rozwijały i jak one by znajdywały te szczepionki na koronawirusa, jeżeli tam by nie było możliwości zarobienia pieniędzy, tak? Jeżeli, a państwowe najróżniejsze laboratoria czy kliniki, no to wiadomo, jak one działają. No i ale to też nie chodzi o pieniądze, bo miliony ludzi w Ameryce ma ubezpieczenia, może mieć szczepionkę na grypę. No ja osobiście mogę iść i za darmo dostanę szczepionkę, a nigdy tego nie robiłem. No po prostu uważam, że nie mam kontaktu z dużymi grupami, nie pracuję w szpitalu, czy nie w szkole tego rodzaju. Przepraszam. Normalne takie interakcje z innymi, no to raczej trudno zachorować. No, część ludzi tłumaczy, że to jest ignorancja, że to jest głupota, że to jest jakiś niepotrzebny czy głupi sens, poczucie tego, że komuś się nic nie stanie. No ale to chodzi o to, że to nie chodzi o pieniądze, tak? Forsa nie gra roli, ludzie się nie szczepią. I z koronawirusem przypuszczalnie, nawet jeżeli będzie jako taki ogólny, no to też nie będzie. Widać, że jeden socjalista Biden i drugi komunista Sanders, oni po prostu chcą wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć, najwyższy czas, żeby państwo się wzięło za ochronę zdrowia. Najwyższy czas, żeby prywatne ubezpieczenia, które ludzie sobie wykupują, mimo wszystko tam to kosztuje, pracodawca płaci około 20 tysięcy za rodzinę, pracownik płaci około 4 tysięcy, czyli to jest 2 tysiące miesięcznie w Ameryce, jak ktoś pracuje, to jest 2 tysiące miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, plus jakieś tam jeszcze inne dodatkowe, no ale możecie
musicie sobie wyobrazić, 2000, czyli to jest 11-12 dolarów za godzinę pracy, idzie na ubezpieczenie społeczne. No i oni mówią, że to jest, że oni to zmienią i że wszyscy będą mieli za dużo taniej. No wiadomo, jaka państwowa ubezpieczenie jest. We Włoszech to już nagminne są te opowiadania o łapówkach, no i w Polsce też nagminne są te opowiadania o łapówkach i ludzie, co robią na państwowym sprzęcie w prywatnych godzinach, tak? Także to po prostu film można na to nagrać, no ale obydwaj socjaliści tłumaczą, że mają rozwiązanie na systemy zdrowotne. W niedzielę demokrata właśnie powiedział, że to, że Trump zdecydował się nie kasować tych spotkań z nim, no tak jak ten filmik, który nagrałem sprzed paru tygodni w New Hampshire, to znaczy, że Trump nie dba o swoich najbardziej zawziętych, czy najbardziej takich hardkorowych zwolenników. No, wychodzi taki socjalista i gada takie głupoty, tak? I wszystko wykorzysta przeciwko Trumpowi. Ten główny przedstawiciel mniejszości w Chuck Schumer, który w zasadzie nie mieszka w Izraelu, ale mógłby, i wariatka mówczyni Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała, że oni chcą pracować z Trumpem, ale jednak, że Trump kontynuuje fabrykowanie najróżniejszych rzeczy, które powoduje nieustanny chaos. No, wyssane z palca, tak? No i jeszcze, że przeszkadza rządowi w lepszym działaniu. No, to jest to idiotyzm, tak? To jest po prostu idiotyzm i kopanie po kostkach. Z drugiej strony też republikanin jeden też się wygłupił. Matt Gaetz, to on chciał się naśmiewać z tej sytuacji, no to w kongresie założył maskę taką z tymi nakrętkami, ze wszystkimi, no, i powiedział, żeby nie przesadzali, a parę dni później zaczęły się śmiertelne po prostu wypadki. No też nie mówią, kto umiera, tak, no bo powinni mówić, że umarł ktoś, kto miał tam problemy sercowe z płucami i tak dalej i miał 80-90 czy ileś lat i po prostu kombinacja tego wszystkiego nie wytrzymał. No a później sam ktoś gdzieś tam jakoś przyszedł, kasłał koło niego, stał koło niego, rękę uścisnął, zachorował, no i on teraz jest na taką samoizolacji, samokwarantannie. Trump ma szansę po prostu pokazać, że jest przywódcą normalnym, spokojnym, wydaje polecenia, no to, co powiedział, żeby ludzie nie latali i tak dalej, no to zdecydowanie to jest ważne. Wszystko teraz zacznie się cieplej, wszystko się uspokoi, jeszcze 2-3 tygodnie ludzie rozumieją, co robić, czego nie robić, no ale najważniejsze to unikać kaszlących, no i myć ręce, nie przesadzać z jakimiś zajerami. W jednym stanie gdzieś tam kobieta, która prowadzi taki delikatesy, można powiedzieć, sama zrobiła z kwasów takie spreje, no i później idioci sprejowali się odtąd, dotąd dzieciaki się poparzyły. Idiotyzm, ale każdy stara się zarobić parę groszy. Także zdrowiej, nie choruj. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.